Przechodzimy do kolejnego etapu, najważniejszego w tym spotkaniu, czyli programu wyborczego, który przedstawi no, dla Państwa oczywiście Pani Zofia Cielach. Ja opracowałam taki program dość praktyczny, uważam, ponieważ jestem urzędnikiem, jestem tutaj 10 lat, więc niektóre sprawy wypływają z mojego doświadczenia i z obserwacji tego, co się dzieje. Uważam, że powinny zostać wydzielone środki pod takim tytułem Fundusz Aktywności Sołectw. Każde sołectwo, w zależności od ilości mieszkańców, miałoby środki na integrację, na to, co się dzieje w danym sołectwie. Ponieważ coraz mniej wychodzimy z domu, coraz mniej poprzez internet, poprzez wszystko, co już mam w domu zgromadzone, pozostajemy w domu. Na imprezy do gminy, tutaj do Janowca, różnie to jest. Czasami jest więcej osób, czasami nie. Więc te środki pozwoliłyby zorganizować taką imprezę, tak jak dane sołectwo sobie życzy, tak jak sobie chce spędzić ze swoimi rodzinami, żeby spotkać się chociaż raz do roku w gronie swoich współmieszkańców. Kolejną sprawą, nad którą trzeba popracować i poprawić, to jest reprezentowanie gminy naszej na zewnątrz, współpraca z organizacjami, z kołami gospodyń wiejskich, z ochotniczymi strażami pożarniczymi, z powiatem, z urzędem marszałkowskim, ponieważ nasza gmina jest niedużą gminą i to, co będzie się działo tutaj, w dużej mierze zależy od tego, jak aktywnie będziemy jako gmina współpracować z instytucjami właśnie wyższego szczebla. Założę stronę internetową, stronę, jeśli zostanę wójtem, stronę internetową, na której będzie wymiana poglądów, będę przyjmowała uwagi, będę kontaktowała się z mieszkańcami, z gośćmi, którzy przyjeżdżają, którzy mają jakieś uwagi, chcą się wypowiedzieć, oczywiście nie anonimowo, bo ta anonimowość prowadzi czasami do powiedzmy to wielkiego nietaktu i nieelegancji. Uważam, że chociaż raz na kwartał wójt gminy powinien spotkać się z sołtysami. Tak naprawdę nie ma takich spotkań, nie ma takiej wymiany poglądów, nie ma po prostu tej wiedzy, co dzieje się w danym sołectwie. Sołtysi przychodzą czasami tylko na sesję Rady Gminy, ale to jest wtedy inny temat. Niestety nie rozmawia się w szczegółach o sprawach typowo w danym sołectwie. Uważam, że te spotkania byłyby potrzebne. Można by było poprzez to zachęcić dane społeczności do aktywnego uczestnictwa w pracach, w procesach na rzecz danego sołectwa. Podczas imprez gminnych będę promowała naszych przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorca będzie tylko chciał zaprezentować się z tym, co robi, z tym, jakie ma osiągnięcia, będzie zawsze miejsce dla naszych przedsiębiorców, żeby się spotkali po prostu z naszymi mieszkańcami, z gośćmi i zaprezentowali się na danej imprezie. Uważam, że trzeba popracować nad funkcjonalnością samego naszego Urzędu Gminy, nad tym, żeby wizyta Państwa w Urzędzie była przyjemna. Oczywiście nie wszystkie sprawy są na jedną wizytę, ja sobie zdaję z tego sprawę, czasami trzeba przyjść kilkakrotnie, ale mimo wszystko, żebyście Państwo byli przekonani, żebyście odbierali to w ten sposób, że pracownik, urzędnik zrobił wszystko, co jest możliwe w danej sprawie, żebyście Państwo byli zadowoleni.
będę monitorowała przebieg gminnych inwestycji, ponieważ mimo umów, które wiążą strony, wiążą wykonawcę i gminę, uważam, że po prostu cały czas ten nadzór właścicielski być powinien. Ponieważ nawet są takie prace, które podlegają tak zwanemu zakryciu, prace, których jakości już później nie da się sprawdzić. Po prostu trzeba pilotować jakość, terminowość, rzetelność, żeby nie dochodziło do opóźnień w inwestycjach. Uważam, że w ciągu 2 lat powinniśmy opracować strategię długoterminową rozwoju gminy. Dlaczego mówię w ciągu 2 lat? Uważam, że dokument taki powinien być poprzedzony konsultacjami społecznymi. Powinniśmy zrobić rozeznanie, jakie środki jesteśmy w stanie pozyskać jako gmina, bo wszelkiego rodzaju inwestycje duże niestety muszą być wykonane w oparciu o dofinansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej. My jako gmina powinniśmy zapewnić tylko udział własny, ponieważ nie dysponujemy taką ilością środków finansowych, żeby duże inwestycje w całości wziąć na barki gminy. Kolejną sprawą, która coraz bardziej dotyka naszych mieszkańców, to jest nieaktualna numeracja w poszczególnych sołectwach. Na terenie naszej gminy bardzo dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe, jest duże zainteresowanie, natomiast coraz więcej jest problemów z lokalizacją danego domostwa. Takie sołectwa jak Nasiłów, Wojszyn, Oblasy, Czcianki, sołectwa bardziej liczne, no są tutaj, jest olbrzymi chaos numeracji domostw. Olbrzymi. Uważam, że trzeba w tej kadencji przyszłej opracować sposób i kolejność działania w tym temacie. Jeśli zostanę wybrana na wójta naszej gminy, dołożę wszelkich starań, żeby ta inwestycja na zalewie w Janowicach była jak najszybciej ukończona i oddana do użytku. Również takimi ważnymi sprawami, którymi powinniśmy się zająć, to jest właśnie ten plac zabaw przy naszym przedszkolu. To jest również ta ulica Kozia niedokończona, bo skoro już zaczęliśmy coś robić, powinniśmy dokończyć to i żeby ten efekt był taki, jakiego oczekują od nas mieszkańcy i efekt, jaki powinien być tym celem głównym. Skoro jesteśmy przy tym naszym przedszkolu, pojawił się jeszcze jeden problem. Może to nie jest problem, może za dużo powiedziałam, ale pewien proces. Otóż dzieci z naszej gminy, w tym roku 12 dzieci dojeżdża do przedszkola na terenie Puław. Też, nie znam dokładnie liczby, ale też część dzieci po ukończonej szkole podstawowej przechodzi do gimnazjów puławskich. My z tego tytułu od września jako gmina miesięcznie za tych przedszkolaków musimy zapłacić dla tych przedszkoli gdzieś kwotę w granicach 7 tysięcy miesięcznie. No jest to proces niekorzystny dla nas, ponieważ takie dziecko, które jest wożone do przedszkola do Puław, no nie wiadomo, czy też wróci do nas do szkoły. O te dzieci teraz zabiega się bardzo i to już od najmłodszych lat w przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. Więc nie wiem, czy robimy wszystko w tym temacie, żeby jednak zachęcić rodziców, dzieci tych rodziców, żeby jak najbardziej możliwie ten proces, no powiem tak w cudzysłowie, wyhamować.
Oczywiście tu mówię troszkę szczególnie, ale też jeszcze może tak bardziej ogólnie powiem, że należy bardziej systematycznie dbać o drogi gminne, drogi gruntowe, drogi dojazdowe do pól. Tak naprawdę no, pieniędzy nigdy nie ma za dużo, ale myślę, że tutaj można wykorzystać i na pewno mieszkańcy byliby w stanie pomóc, gdybyśmy kupili materiał, gdyby chodziło o to, że trzeba go gdzieś rozwieźć, rozrównać, jest to do zrobienia. Ponieważ nieremontowane jakieś mniejsze wybite doły po roku, po dwóch, po trzech po prostu robią się na nieprzejezdne przeszkody na drodze. Uważam, że kolejną sprawą, do której powinniśmy wrócić w tej nadchodzącej kadencji, to jest kwestia inwestycji w samym Janowcu. To jest rynek, to jest właśnie ulica Lubelska w całości, to jest również ten murek przy ulicy Radomskiej. Co do murku, nie wiem, jak on jeszcze długo będzie, że tak powiem, takim murkiem w pozycji no nie pionowej, bo on już nawet pionowo nie stoi, tylko się przechyla. Są to duże wydatki. Na pewno, biorąc pod uwagę rozwój turystyki, biorąc pod uwagę ilość gości, jaka tutaj przyjeżdża, musimy zadbać też o wizerunek naszego Janowca. Jeśli chodzi o nasze placówki oświatowe, uważam, że powinniśmy zadbać o zwiększenie atrakcyjności nauki w tych naszych placówkach oświatowych, o klimat, jaki tam jest. Rodzice bardzo się przyglądają teraz, co tam się dzieje w tych szkołach, co dzieje się w przedszkolu. Dużo różnych opinii też usłyszałam na ten temat. Uważam, że taką rzeczą, którą możemy wprowadzić, możemy zrobić, jest to wprowadzenie wymiany międzynarodowej uczniów. Myślę, że w szkole średniej jest to jak najbardziej możliwe po to, żeby uatrakcyjnić naukę w szkole średniej i po prostu zachęcić młodzież tutaj, żeby bardziej chętnie chciała tu uczęszczać do naszej szkoły. Ponieważ staramy się o otwarcie kierunku artystycznego, uważam, że mamy szansę na to, żeby zorganizować taką imprezę o charakterze cyklicznym. To byłaby impreza janowieckich plenerów artystycznych, plenerów fotograficznych, plenerów malarskich. Tego, co w danym roku będzie modne, czy będzie możliwe do zorganizowania. W tych plenerach uczestniczyłaby młodzież. Myślę, że jesteśmy w stanie taką imprezę zorganizować.